Witajcie. Wiecie co, tak się zastanawiałem nad tym wszystkim. Wysłuchałem paru mądrych ludzi, którym leży dobro Polski na sercu, dobro polskiego narodu. I powiem wam tak. A propos tego Zielonego Ładu, widać, że no nie będę owijał bawełnę. Ta cała chora Unia ma nas w dupie. Rząd obecny Koalicji Zdrady Narodowej ma nas w dupie. Strajkujemy, słuchajcie, od miesięcy i to nic nie daje. Jedyny sposób, jedyny rozsądek po prostu, jaki tutaj się włącza do tego, to rzeczywiście wychodzimy z tego eurokołchozu, zanim nas zeżrą. Trzeba rozpocząć procedurę wyjścia z tej chorej Unii, bo to po prostu zginiemy. Tylko zobaczcie, na Anglię radzi sobie świetnie, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria radzą sobie świetnie po prostu. Są w strefie Schengen, nic w niczym nam nie przeszkadza. Przeszkadza jedynie to, że przeciwnikami wyjścia z Unii są sami jej beneficjenci, czyli konkretnie mówiąc europosłowie. Przecież oni zarabiają tam po 100 i więcej tysięcy miesięcznie, no to kto by po prostu miał zrezygnować z tak dojnej krowy. Dodatkowo cała masa ludzi, która po prostu wokół tego się trzyma i zarabiają potężne pieniądze, więc wiadomo, że oni będą przeciwni, a ponieważ mają przy sobie media wszelkiej maści, więc oni po prostu będą mówili, że nie, że absolutnie, że co to jest, tak nie może być, my w Unii musimy być, bo inaczej zginiemy. Także mamy tą samą narrację, która była wtedy, kiedy byliśmy świadkami wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii. No i to się skończyło, rzeczywiście świetnie sobie radzą, wszystko jest w porządku. Oczywiście mają swoje problemy, ale nie mają takich chorych rzeczy jak Zielony Ład, czy te chore następna sprawa Fit for 55 i te inne po prostu bzdety związane z brakiem możliwości uprawiania swojej działki, brakiem możliwości zabicia kury na rosół i tak dalej, i tak dalej. Tych po prostu oszołomów trzeba się pozbyć. Naprawdę, bo to, jeżeli pozwolimy na to, żeby chorzy ludzie psychicznie, po prostu już nie ma co tutaj inaczej na to patrzeć, chorzy ludzie psychicznie mają nami rządzić, to absolutnie nie, to jest po prostu nienormalne i takiej sytuacji być absolutnie nie może. Dlatego, moi drodzy, szkoda po prostu naszej energii, bo przecież tą całą pracę, którą my możemy włożyć, zobaczcie, tysiące, naprawdę, przecież Tu się nie boję po prostu powiedzieć, że nawet setki tysięcy rolników strajkuje i nic, i po prostu wszyscy to mają w dupie po prostu, nikogo to nie interesuje. Musimy się otrząsnąć z tego, bo przecież ci ludzie powinni być w tej chwili w polach, normalnie siać i tak dalej, uprawiać ziemię, przygotowywać się do sezonu, bo przecież teraz trzeba zasiać, a za 3 miesiące będziemy zbierać, więc to są, absolutnie nie możemy do tego po prostu dopuścić, żeby oni nam szykowali takie właśnie idiotyczne zakazy, nakazy i tak dalej, bo przecież to naprawdę jest chore, no. To jest chore. Ja słuchałem dzisiaj takiej lewaczki, włączyłem sobie, tam redaktor Mazurek rozmawiał po prostu. No naprawdę, to są ludzie nadający się wprost do leczenia, no. Naprawdę, kiedyś to się takich zamykało, przymusowo leczyło i tak dalej, potem po leczeniu się wypuszczało tych ludzi, oni funkcjonowali normalnie, a dzisiaj te wariaty chodzą po wolności. I takiej sytuacji absolutnie być nie może, bo widzicie, że to przysłowie mądry głupiemu zawsze ustąpi, no to okazało się, że w tej chwili głupki nami rządzą. Więc absolutnie nie może być i takiej sytuacji musimy coś z tym zrobić. Także taka dzisiaj krótka informacja, bo nie wyobrażam sobie po prostu dalszego funkcjonowania w ramach tej chorej Unii. Tym bardziej, że zobaczcie, Turów nam likwidują, prawda? Pracownicy i całe rodziny Turowa, bo prawie 40, właściwie 50% prawie po prostu ludzi popierających Platformę Obywatelską zgodziło się na likwidację ich miejsc pracy, ich rodzin i tak dalej. Powiązań po prostu to są kilka tysięcy ludzi, którzy po prostu stracą pracę, bo Turów zamkną. Tymczasem to jest jedna kopalnia w Polsce. Po drugiej stronie granicy w Czechach i po drugiej stronie granicy w Niemczech istnieje takich kilkanaście kopalni, dużo, dużo większych niż Turów. Działają i wszystko jest w porządku. Czyli polski węgiel brunatny jest zły, ale niemiecki jest dobry.
No więc to jest chore po prostu. Oni likwidują tutaj sobie farmy wiatrowe na rzecz elektrowni, na rzecz, przepraszam, kopalni węgla, a my po prostu ratujemy jakiegoś zbankrutowanego Siemensa, bo my musimy, bo Niemcy. No dajcie spokój, no po prostu koniec tego. Polak w Polsce gospodarzem. To musi być hasło przewodnie dla wszystkich ludzi, którzy chcą rządzić Polską. Nie może być inaczej. Naprawdę. My tu jesteśmy wielkim narodem. Naprawdę. Mającym ogromne możliwości. Potencjał niesamowity. Jeśli zobaczycie na naszych naukowców, słuchajcie, mądrych ludzi, naprawdę, no to oni są poustawiani na całym świecie. Dlaczego nie mają być ustawieni w Polsce? Korzystać z ich wiedzy. Korzystać ich z mądrości, z możliwości i tak dalej. Dać im to. Rozwinąć. Zobaczcie, co się stało. Orlen z ponad tysięcznego miejsca, jeśli chodzi o firmy i tak dalej, wskoczył na 40. Oczywiście Niemcom to nie w smak i nikomu to nie w smak, bo przecież jakim prawem? Polak musi być głupi, biedny i tak dalej, prawda? Zobaczcie, co się dzieje. Prezes Glapiński. W 2022 roku zdobył pierwszą nagrodę za najlepiej zarządzany bank w Europie. A te pajace straszą go Trybunałem Stanu. To znowu kolejny przykład na to, że nie może być w Polsce dobrze. I jakieś wymyślone, zmyślone, z dupy wzięte, za przeproszeniem, jakieś oskarżenia i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o całą aferę. Ja mówiłem powtarzam to, co wcześniej mówiłem. Zanim prawda się obroni, kłamstwo będzie kilka razy ziemię i to o to im chodzi, oni tak funkcjonują. Ja osobiście już nie chcę z nimi na przykład w ten sposób walczyć, że oto ja zacznę po prostu walczyć ich bronią, bo jest takie mądre też przysłowie, kto mieciem wojuje, od miecia zginie, prawda? Tak, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, ale po prostu nie ma to sensu. Ich trzeba po prostu stąd wyrzucić, wygonić i tak dalej i zacząć budować Polskę. Tak, Polskę dla Polaków, dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i tak dalej, bo inaczej to ja sobie nie wyobrażam tego, po prostu, słuchajcie, no nie wyobrażam sobie nie móc posadzić drzewa owocowego albo marchewki czy ogórki. Ja, nawet nie ma co tu dyskutować o tym. To jest absolutnie moje święte prawo, to jest moja ziemia i mnie nie obchodzi, co mi jakiś głupi urzędnik będzie mówił, że moja marchewka się nie nadaje. Albo że krowy pierdzą i produkują CO2. No po prostu debile skończone. Z idiotami nie powinno się w ogóle rozmawiać, a tym bardziej ich słuchać. Naprawdę. To jest choroba, to jest psychiczna. Także to się nie da. Słuchajcie, z całej mocy. Ja myślę w ten sposób. Teraz mamy rzeczywiście taki okres, więc wybory samorządowe, moi mili, tak jak mówiłem, głosujemy wszyscy na prawicę, tych idiotów trzeba odsunąć, bo to nigdzie nas nie zaprowadzi. Oczywiście to, że jeśli prawica wygra, a jestem pewny, że wygra, trzeba ich przypilnować, żeby zlikwidowali w błyskawicznym tempie idiotyczne unijne przepisy. Wszystkie te po prostu, które szkodzą, pod pretekstem CO2. Pamiętajcie, im więcej CO2, tym więcej drzew. Im więcej drzew, tym więcej tlenu. Więc po prostu trzymajmy się tej zasady. Nie rozmawiajmy z idiotami, bo nie ma o co. Młodych trzeba po prostu przejąć, bo jeśli stracimy młodzież, to po prostu durna nam wyrośnie. No. Ja oczywiście po prostu robię, co mogę ze swojej strony, ale co? Syn to po prostu jest, to będzie kropla w morzu. To każdy z nas musi tego pilnować. I z kolei eliminować naprawdę idiotyzm ze swojej strefy, takiej najbliższej i tyle, no. Także to w tym kierunku, moi mili, idziemy, wychodzimy z tego kołchozu, trzeba już zastanawiać się nad pytaniami dotyczącymi referendum i idziemy z referendum. Jeśli, słuchajcie, te oszołomy, które nami rządzą w tej chwili, nie wiem, czy oni mają prawo nie dać referendum, czy i tak dalej, a będą kombinowali, żeby to referendum nie powstało, to wierzcie mi, a jeśli już powstanie, to będą chcieli zrobić takie pytania, żeby obrócić kota ogonem i wszyscy po prostu odpowiedzieli po ich myśli. Więc przede wszystkim przygotujemy pytania, konkretne pytania, czyli czy jesteś za Fit for 55, a tym samym ograniczeniem tego i tego, czy jesteś za Zielonym Ładem, a tym samym podwyżkami prądu, z likwidacją polskiej własności, likwidacją wszystkiego. I to trzeba takie pytania konkretne, żeby ludzie byli świadomi, na co głosują i przeciw, i za czym się opowiadają.
Także to są takie ważne rzeczy. W tą stronę idziemy i zrobimy to referendum sami. Ono, mimo że na przykład nie będzie z ramienia rządu, to jeśli rząd dostanie na przykład parę milionów podpisów za wyjściem z Unii, oni tego nie będą mogli zostawić, słuchajcie, więc po prostu to wszystko pójdzie na naszą korzyść i musimy naprawdę opuścić tą chorą Unię. Niech oni się babrają w tym swoim syfie sami, bez nas. Robią z siebie błaznów ze swoich obywateli, ale nie z Polakami. My jesteśmy zbyt wielkim, zbyt dumnym narodem, żeby po prostu z taką łajzą się po prostu bratać. To nie tędy. Także moi drodzy, moi mili, ja zobaczę, może mi się uda po prostu przygotować coś takiego. Też się zajmę, dam wam propozycje, zobaczymy, podyskutujemy i tak dalej. To jest ważne, to jest wszystko naprawdę dla nas ważne. A marnowanie czasu na głupków po prostu nie ma najmniejszego sensu, tak mi się wydaje. Może dokończymy te strajki do końca kwietnia, a potem po prostu już się zajmiemy procedurą wyjścia z Unii, bo inaczej ja tego nie widzę. Naprawdę. Zastanówcie się, napiszcie co myślicie. Trzymajcie się, cześć.